Tak, moi mili. Dziś idziemy do Aldiego, czyli test niemieckiej biedy. Piwnej biedy. Wszystkie te piwka pochodzą z tego sklepu. Ustawiłem je w kolejności cenowej. Pokazuję. Schultenbräu kosztuje za pół litra 29 centów, czyli niewiele więcej niż kaucja za to piwo. To jest produkcja Ettringera, czyli największego koncernu piwnego w Niemczech. Piwo robione wyłącznie dla sieciówek, zwłaszcza dla Aldiego. Drugie to Holsten, piwo z Hamburga. Olbrzymi koncern z północy kraju. Kolejne piwo to Flensburga, też popularne tutaj na północy bardzo. I ostatnie to Krombacher, czyli najlepiej sprzedające się piwo klasy premium, jeśli chodzi o pilsnery w Niemczech. No dobrze, widzicie, to wszystko są piwa typu pils, także stawka jest naprawdę ciekawa i gatunkowo równa. Wszystkie mają 4,9 alkoholu, nie, 4,8, przepraszam, a tylko Schultenbräu ma 4,9. Co jeszcze? No nic, no ciekaw jestem, jak ten test wypadnie, czy... Tak, to, albo powiedział, że ten kosztuje 29 centów, ten 59 centów Holsten. I te dwa kosztują po 79 centów za puszeczkę, pół litra. Wszystkie te piwa są dostępne w Polsce, bywają dostępne w Polsce, zatem możecie potem sprawdzić, czy zgadzacie się z nami. To będzie test w ciemno. I to test w ciemno dwóch osób, także potem pewnie się będziemy trochę sugerować nawzajem, ale cóż, trudno. Potem możecie zrobić to samo u nas w kraju. Cześć, witajcie. Hello. Jak widzicie, piwa są już nalane, te, które przedstawiałem. Nalane, no moment nalewania był skomplikowany, bo nie chcieliśmy wiedzieć, jakie to piwa są. I najpierw ja mieszałem, potem Ewka, dobrze, przez ten czas piana, chodzi o to, że przez ten czas piana opadła. I no, mniej więcej podobnie, no widzicie, na tych zapiane to z lewej dostaje punkt ode mnie i to z prawej, te skrajne dostają. Aha, butelki, puszki są tak samo oznaczone jak szklanki, ale my tego nie widzimy, więc to jest fajne. Mhm. Nie wiemy, będziemy, tak jak mówię, się sugerować pewnie, ale tam chyba nie dokończyłem, że jedno z nich ma 4,9, ten Schultenbräu, a reszta ma 4,8 alkoholu, no także podobne. Ja też sobie zero będę... zapachu, to ma jakiś zapach. Ja też sobie będę wąchał. To też nie ma zapachu. Trzymaj. Ewka od lewej zaczęła. Ja rzeczywiście, każdym tak jak pianka. Ewka, trochę jesteś perfumowana. A, to będę ci przeszkadzać. Ale spoko. To tutaj coś czuję. No właśnie, to ja w tych skrajnych czuję, a w tym środku nic. Nie? Tu czuć. Ja tu tak? Czuję. Tu czuję chmiel. Tu. W tym czuję chmiel. Ja tu nic nie czuję. No widzisz, no. Nie, to ewidentnie. Może moje perfumy czujesz? Nie. Nie przybliżam się do ciebie. Raczej się separujmy. Robię koronawirusa. Jesteśmy dobra, czyli te skrajne u mnie mają zapianę, no bo najlepszy miał lightsing. Dobra, już próbujmy, bo cześć. Czas leci. Tak. No to co, że lecimy? Dzisiaj dłużej będzie, 4 piwa. Kto to wytrzyma oglądać? No tak, tu czuć. Tu też czuć. Dobra. Tu tak, no. Tu z kapsą trochę dla mnie jedzie. Takim uklanieniem i z kapsą. Ja próbuję po łyczku, tak? Każdego, a potem... też. Technika dowolna. No taki też utleniony. Lekka skarpeta. Słaby. Lekka skarpeta, nawet nie lekka. Ale gładkie potem. Całkiem przyjemnie. Tu mamy wodę do przepicia. A. No właśnie. Tu jest goryczka większa. To mi trochę smakuje jak łomża. To świetna rekomendacja. Nie, to jest okropne. Ale to jeszcze raz muszę wziąć po tej... To jest delikatne i
delikatne, nic tu nie czuć, jest nijakie. W życiu bym nie powiedział, że to jest pils. Tu bym mógł trochę powiedzieć, że to jest pils. Tu na pewno nie, jakiś lager. Taki eurolager. To jest delikatne, ale taką ma goryczkę. No to tak coś w sobie ma. Tak, zgadzam się, że to ma najwyższą kwasowość. Czuć słód. Czuć też słód i ma lekką goryczkę. I ma taką lekką, zbożowe jest lekko nawet to. Boże, ile ty wyczuwasz? Nie, no to jest, tylko też bardziej, nie, no to ma największą goryczkę, no tak w stronę pilsa trochę idzie. No, czyli największą, ja jeszcze tego na razie dwa wyspróbowałem. Nie próbowałem. Jesteś za szybki dla mnie. Oj, tu. Słuchajcie, Łomże. Obstawiałbym, że to jest Holsztyn ten. Dlaczego? Bo ma taką żelazowość, ten Holsztyn z tego, jedyne piwo, które piłem, które, a też dawno, a, wieki ty temu. To piłeś. To ono ma wodę taką, że charakterystyczna żelazowa woda i takie lekka siarka, to co ja w cenie smakuje, ale ma największą goryczkę to. A to mi nawet smakuje, bo to jest takie lekkie, takie bez smaku na rower, tak, nie? Tak, to zgadzam takie, się. To ma najwyższą goryczkę. Jeszcze muszę spróbować. To na drugim miejscu jest z goryczką. Ale może co nam smakuje? Nie, no ja tylko tak mówię. To na drugim miejscu z goryczką. No, to taką skarpetę. I to ma skapsę. Te dwa skrajne mają najwięcej goryczki. O Jezu. Ale i na końcu aż takie niefajne. To ma skarpetę najwięcej. To jest najbardziej żelazowe. Okropne. To chyba jeszcze gorsze od tego. Nie? Lewka ma swoją opinię. To mnie przeszkadza w tym, że to jest ta skarpeta taka. Ale to tak zostaje, ta skarpeta i tak jest teraz. No tak, jest tak ciężko. Nie, no to ja bym na czwartym miejscu to dała. Okej, to na trzecim miejscu. A teraz jeszcze za chwilkę się zastanowię. To jest najdelikatniejsze zdecydowanie. A nie to? Nie, najdelikatniejsze. A tak, chyba to. Ale to jak woda mineralna prawie. No nie ma jakichś wad, tak? A jak procentowo te piwa, bo ja nic identycznie, nie wiem. 4,9. 4,9. 4,8. 3,4,8, 1,4,9. Ale ja oceniam też trochę gatunkowo, że to ma być trochę pils. To w ogóle nie jest pils. On jest najłatwiejszy, najlżejszy w piciu. Ale nic więcej nie ma. Tak. Takie nijakie jest. To ma elementy pilsa, jest najdelikatniejszy, ma najbardziej, powiedziałbym, to jest najbardziej ułożone i szlachetne. To dobra, muszę coś zdecydować. Ja się zgadzam. To jest skapsa. To mi najbardziej smakuje. 4, 3, 2, 1. Ja tak. A ty? Ja inaczej. U mnie wygra to samo. Nie wiem, czy to wygrało tak u ciebie. Tak. U mnie wygra to piwo. To przeszkadza, ta żelazowość. To będzie na czwartym miejscu. Teraz zastanawiam się między tymi. Serio? Skarpetę wybierzesz na podium? Wybiorę na drugim skarpetę. Nie. Zdecydowanie, bo ma więcej charakterów. No pils, to ma być pils, a nie to jakiś lager. Będziesz musiał dopić tą puszkę. Czyli to pamiętaj swoje, ja swoje. No ja pamiętam. Jedenka, dwójka. Jeden, dwa. Trzy, cztery. Aż tak? No. Dla mnie to najgorsze. Co ty? 1, 2, 3, 4. I teraz tak. O Jezu. 1, 2. Tak? Trzy, tylko cztery. Z jedynką zgadzamy. Jeden, dwa, trzy, cztery. Obstawiam, że czwórka, czyli najgorsze według mnie, to jest Holsztyn. Ja to nie zgadzam. Tak obstawiam. Nie mam żadnych pojęć. Znaczy ty sobie możesz, bo ja nie mam pojęcia. Uważam, że wygrał, tak myślę, że wygrał, czyli jedynka moja i Ewki, to jest Krombacher. A ja myślę, że nie, bo to chyba jedyne kiedyś w życiu próbowałam. Nie wiem, stawiam. Krombacher. A ja myślę, że to jest Krombacher. Dobra. Ja na drugim miejscu według mnie to jest Flesenburger. To co, sprawdźmy już po prostu. A najlżejsze, to najdelikatniejsze to jest Schultenbräu. Czyli to najtańsze, zdecydowanie. To tak? Mówić, stawiamy od razu 3. Dobra, to jest najtańsze, to jest numer 4. Szukamy numer 4. Nie. Tak, to trafiłem. Dobra, jak to jest czwórka? To jest czwórka. To jest dwójka. Tak? O Boże. To jest to. A to mów. To jest czwórka. Super. Czyli to... najtańsze? Czyli najtańsze.
Boże, numer jeden. Numer jeden. Ej, to już to przeżyjemy w tych Niemczech. W Niemczech da się przeżyć. Ile, powiedz, ile kosztuje? 0,29. 29 centów. To jest trójka. To to. Krombacher. Ja pamiętałam, że on jest niezbyt dobry. No, Krombacher zajął u Ewy, trzecie miejsce. A u mnie zajął ostatnie miejsce. No właśnie, no to się zgadzamy. To jest pewnie jedynka, tak. To jest Holsztyn. Dla mnie najgorszy. Dla mnie drugie miejsce, czyli Holsztyn źle zapamiętałem. A to jest Flensburger, czyli to co u mnie drugie miejsce zajęło. A u mnie trzecie. A jak cenowo one inne? Czyli to jest najtańsze? U mnie trzecie. To jest najtańsze. No. Okay. Te dwa kosztują identycznie. Krombacher i ile one kosztują? Flensburger. 0,79. O, drogo. I Holsztyn 0,59. A, czyli to są najdroższe? Te są najdroższe, Holsztyn jest drugi. No dobra, czyli ogóle zdecydowanie wygrywa dzisiaj najtańsze piwo niemieckie. Tak jak mówiłem, to jest sieciówka, to jest tak naprawdę browar Oettinger się nazywa. Największy browar niemiecki, jaki w ogóle tak istnieje, który produkuje tylko dla sieciówek. Wow. No dobra, to żegnajmy się, bo już długo dobra jesteśmy. Pa. Pa. Rata. Rata. Komisja techniczna niestety nie spisała się i pomyliła Holsztyna z Krombacherem. Po raz kolejny. Tak. Czyli, znaczy moim zdaniem, znaczy wychodzi, że dobrze trafiłem Holsztyna, jest nawet według mnie najsyfiatrzy z tych wszystkich piw. To piwo takie żelazowo z lewej strony, co było, to był Holsztyn, a nie Krombacher. No cóż, bywa. Ale chyba naszym zdaniem to dwa, znaczy tak czy tak, to dwa najsłabsze piwa, tak? Holsztyn, ale według mnie Holsztyn zdecydowanie najsłabszy. Według Ewki nie. Według mnie Krombacher. No, dobra, to rata, raty. No przecież Krombacher na drugim miejscu u mnie. U Ewki nie, no. Straszne zamieszanie. Rata 3. Holsztyn jest naprawdę obrzydliwy po czasie, bo jest tak wygazowany. I ta skarpeta tak jedzie i to żelazo. Skarpeta i to większa jest w Krombacherze. I to nagazowanie. Nie, Ewka, spróbuj teraz tego Holsztyna. No. Zgadzam się z tobą. Nie, zgadzam się, że to jest jak łomża. Zżygam się. Nie, tak jak powiedziałeś na początku, no. Holsztyn smakuje jak łomża.